Poprzedni wykład rozpocząłem od przedstawienia sześciu takich dosyć ogólnych, synoptycznych argumentów przedstawiających przewagę wykorzystywania tego, co określone zostało mianem środków ekonomicznych, nad wykorzystywaniem tego, co określone zostało mianem środków politycznych. Czyli najogólniej rzecz biorąc przewagę wykorzystywania swobodnej konkurencji w warunkach poszanowania praw własności, wykorzystywania systemu cenowego, wykorzystywania wszelkich form dobrowolnych transakcji pomiędzy poszczególnymi podmiotami gospodarczymi albo ich dobrowolnymi zrzeszeniami. I w tym wykładzie chciałbym się skupić na pewnym argumencie twierdzącym, że o ile rzeczywiście zdecydowana większość dóbr i usług może być w sposób maksymalnie skuteczny wytwarzana właśnie na bazie tychże środków ekonomicznych, to istnieje jednak pewna specjalna, szczególna kategoria dóbr, które po pierwsze są kluczowe dla samej możliwości wykorzystywania środków ekonomicznych, ponieważ tylko one stwarzają pewną niezbędną instytucjonalną oprawę, w ramach której można tych dobrowolnych transakcji i różnych zastosowań środków ekonomicznych dokonywać, a z drugiej strony są to takie dobra, które no z uwagi na swoją szczególną naturę mogą być wytwarzane wyłącznie przy użyciu środków politycznych, czyli właśnie przy użyciu tej skoncentrowanej, zinstytucjonalizowanej, zregularyzowanej groźby przemocy czy przymusu wobec tych, którzy będą trwać w stanie niesubordynacji. I to są tak zwane dobra publiczne. Na początek chciałbym coś więcej powiedzieć na temat tej definicji, rozpakować nieco tą definicję. Dobro publiczne to jest w ujęciu głównego nurtu dobro, które spełnia dwa kryteria, to znaczy dobro, które jest charakteryzowane przy pomocy dwóch szczególnych cech, to znaczy po pierwsze tak zwanej nierywalizacyjności, a po drugie tak zwanej niewykluczalności. Teraz chciałbym opisać na przykładach, co te dwie cechy oznaczają. Jeśli jakieś dobro jest tylko nierywalizacyjne, to jest to tak zwane dobro klubowe. I to oznacza, że jest to takie dobro, którego konsumpcja przez pewną jednostkę w żaden sposób nie umniejsza możliwości konsumpcji tego dobra, czy korzystania z możliwości konsumpcji tego dobra przez inne jednostki. I sztandarowym przykładem dobra klubowego, który się często przytacza w tym kontekście, jest na przykład sygnał telewizyjny albo sygnał radiowy. Może on być odbierany przez praktycznie nieograniczoną liczbę jednostek, przy czym odbieranie tego sygnału przez jedną jednostkę, poszczególną jednostkę w żaden sposób nie ogranicza możliwości odbierania tego sygnału przez inne jednostki. To są dobra nierywalizacyjne, czyli klubowe, to inaczej rzecz mówiąc. Natomiast drugą cechą konstytutywną dóbr publicznych ma być tak zwana niewykluczalność, czyli fakt, że dane dobro bądź usługa generuje pozytywne efekty zewnętrzne, o których wspominałem już w poprzednim wykładzie na temat ekonomii dobrobytu, w związku z tym nie będę ponownie tłumaczył, czym są efekty zewnętrzne. Rzecz w tym, że z tych efektów zewnętrznych mogą korzystać ci, którzy sami w żaden sposób nie przyczynili się do wytworzenia tego dobra, nie wnieśli opłaty za tworzenie tego dobra, a mimo to są w stanie z niego korzystać i w związku z tym są oni określani pejoratywnym mianem gapowiczów. Dobro niewykluczalne, jak sama nazwa wskazuje, to jest takie, z użytkowania którego nie można wykluczyć gapowiczów. I w związku z tym istnieje obawa, czy prywatny przedsiębiorca będzie miał ochotę tego rodzaju dobro wytwarzać. Czy ci tak zwani gapowicze go nie zrujnują, czy wszyscy jego potencjalni klienci się przypadkiem w tych gapowiczów nie przekształcą i w związku z tym uniemożliwią mu czerpanie jakichkolwiek korzyści z wytwarzania tego dobra, przynajmniej korzyści na tyle znacznych, ażeby on mógł pokryć koszty jego produkcji. I dobra, które są wyłącznie niewykluczalne, choć mogą być rywalizacyjne, to są tak zwane dobra wspólne. I przykładem dobra wspólnego mogłyby być na przykład ryby w oceanie.
Wedle teorii neoklasycznej, głównonurtowej, o ile ryby są zdecydowanie dobrem rywalizacyjnym, bo jeśli ja wyłowię pewną rybę, no to już nikt inny tej samej ryby nie będzie mógł wyłowić, to jednak założenie jest takie, że ryby są niewykluczalne. Innymi słowy, nie da się całego oceanu otoczyć żadną barierą, która przez prywatnego właściciela, która uniemożliwiałaby tym, którzy nie wnieśli opłaty za korzystanie z dóbr oceanu, mimo wszystko łowienie w nim na przykład ryb. Więc to są dobra wspólne, czyli niewykluczalne. A jeśli jakieś dobro jest i nierywalizacyjne, i niewykluczalne, czyli i klubowe, i wspólne jednocześnie, no to wtedy nosi miano dobra publicznego. I jako przykład dobra publicznego przytacza się na ogół latarnie morskie. Latarnia morska oświetla pewien obszar i jeśli ktoś się znajdzie, jeśli statek się znajdzie na obszarze oświetlonym przez latarnię, no to zgodnie z tymi założeniami głównonurtowymi, neoklasycznymi, w momencie, kiedy inny statek znajdzie się na tym samym obszarze oświeconym przez latarnię, to on w żaden sposób nie będzie ujmował tej korzyści, którą odnoszą inne statki z tego, że mogą się orientować na ciemnym oceanie i uniknąć tym samym na przykład katastrofy. No a z drugiej strony latarnia morska dostarcza pewnej usługi niewykluczalnej, no bo w jaki sposób kogokolwiek można, jakikolwiek statek można wykluczyć czy pozbawić możliwości tego, żeby on sobie podpłynął i korzystał z tego światła, które latarnia emituje. Czyli to jest jeden sztandarowy przykład rzekomego dobra publicznego. Natomiast drugim tego rodzaju przykładem jest tak zwana obrona narodowa, zwłaszcza ta wielkoskalowa, taka wielkoobszarowa, typu na przykład obrona przeciwnuklearna. Z jednej strony, jeśli pewna osoba żyje na obszarze, który jest objęty tą obroną przeciwnuklearną, to w żaden sposób nie umniejsza możliwości korzystania z tej samej obrony przez inne jednostki zamieszkujące ten sam obszar, a z drugiej strony nie da się nikogo wykluczyć z korzystania z tej obrony, choćby nawet on po prostu wprowadził się na dany obszar, a żadnej opłaty z tym związanej nie uiścił. Czyli to są przykłady dóbr publicznych. I teraz chciałbym omówić kilka słabości tej definicji i tym samym zasiać wśród publiczności pewne wątpliwości co do tego, czy to pojęcie dóbr publicznych jest logicznie spójne i możliwe do obronienia. Czyli na początku się skupię na kilku słabościach tego kryterium, jakim jest nierywalizacyjność, a potem na kilku słabościach tego kryterium, jakim jest niewykluczalność. Najpierw coś na temat nierywalizacyjności. Otóż w momencie, kiedy ktoś twierdzi, że jakieś dobro jest nierywalizacyjne, to znaczy użytkowanie go przez pewną jednostkę, przez pewien podmiot w żaden sposób nie umniejsza możliwości jego użytkowania przez inne jednostki, to w tym się kryje implicite przyjęta przesłanka, jakoby koszty, wbrew temu wszystkiemu, co zostało do tej pory powiedziane, nie są subiektywne, tylko obiektywne i mierzalne z trzecioosobowej perspektywy. Co jest założeniem logicznie błędnym. I ja bym chciał to wykazać na bazie przykładu. To będzie ten przykład, który zdaje się Mateusz już przytaczał w ramach swojego wykładu na temat socjalizmu, czyli przykład sali kinowej. Ktoś mógłby powiedzieć, że właśnie miejsce na sali kinowej jest dobrem nierywalizacyjnym, bo nie ma żadnego znaczenia, czy na sali kinowej siedzi jedna osoba, czy 100 osób. Załóżmy, że na sali kinowej znajduje się 100 miejsc. Tak czy inaczej, wszyscy widzowie będą odczuwać równą satysfakcję z możliwości uczestnictwa w seansie filmowym. Tą samą dokładnie satysfakcję będą czerpać z możliwości obejrzenia filmu. I w związku z tym ktoś by mógł argumentować, że na przykład takie miejsce na sali kinowej jest dobrem nierywalizacyjnym. I to się wydaje dosyć mocno kontrintuicyjne, sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. No i rzeczywiście jest takie. A dlaczego? Dlatego, że my zdajemy sobie doskonale sprawę, intuicyjnie rzecz ujmując, z faktu, że
Koszt i zysk to są pojęcia subiektywne, powiązane z indywidualnymi skalami preferencji i w związku z tym zupełnie nieuprawnione jest powiedzenie, że jeśli ja jestem widzem na sali kinowej, to ktoś, kto wejdzie na tą salę kinową, usiądzie na niej, nie będzie z całą pewnością generował żadnych kosztów i tym samym umniejszał satysfakcji, jaką ja czerpię z możliwości oglądania tego filmu. Bo po pierwsze, ktoś na przykład może być gotów zapłacić wyższą cenę za bilet po to, żeby sam jeden znalazł się na tej sali kinowej. I to już abstrahując od tego, czy się będzie obawiał tego, że koło niego siądzie ktoś, kto będzie ciamkał, albo siądzie przed nim jakiś wielkolud, który będzie mu zasłaniał ekran. Nie, to nawet tego rodzaju obiektywne, fizyczne względy możemy odłożyć na bok, ale on może odczuwać jakiś bliżej niedoprecyzowany psychologiczny dyskomfort związany z tym, że siedzi w wypełnionej sali. On może uważać, że on się jest w stanie w wystarczającym stopniu skupić na seansie filmowym tylko wtedy, kiedy będzie na tej sali sam. Będzie gotów zapłacić taką dużą cenę za bilet, jakiej nikt inny nie będzie gotów w tych okolicznościach zapłacić i będzie sobie siedział na tej sali sam jeden. Natomiast jeśli ktoś twierdzi, że mamy tutaj do czynienia z dobrem nierywalizacyjnym i w związku z tym to dobro nierywalizacyjne, czy jego produkcję należy spolityzyzować i powpuszczać tam, finansować powiedzmy możliwość oglądania filmów w kinach na bazie zbieranych porówno od każdego podatku i potem dystrybuować za darmo bilety w zależności od potrzeby po to, żeby całą salę wypełnić, no to jest oczywiście nieuprawnione, bo wcale nie jest tak, że wpuszczanie kolejnych takich osób nie będzie generować kosztów. To jest pierwszy wzgląd, a drugi wzgląd jest taki, że ktoś po prostu może odczuwać psychologiczny dyskomfort z racji bycia potraktowanym na równi z tymi kapowiczami. Jeśli ktoś zapłacił za bilet, wszedł na salę, zajął miejsce, a teraz na tą samą salę zostało wpuszczonych kilkanaście czy kilkadziesiąt innych osób, które w ogóle nie zapłaciły, tylko zostały wpuszczone na zasadzie takiego właśnie pokrętnego tłumaczenia, że to jest dobro nierywalizacyjne i jakaś ekonomiczna niewydajność czy nieefektywność wynika z faktu, że sala nie jest wypełniona po brzegi, to on może poczuć się urażony i dotknięty tym, że jest traktowany na równi z kapowiczem, że został oszukany przez właściciela teatru. I co więcej, jeśli weźmiemy znowu pod uwagę tą austriacką analizę wymiaru czasowego, czy procesu rynkowego jako pewnego zjawiska, które rozwija się w czasie, no to możemy dojść do wniosku, że taka osoba przekaże potem wszystkim swoim znajomym tego rodzaju informacje, że w takim a takim kinie płatnicy są traktowani na równi z gapowiczami. Nigdy nie wiadomo, czy po wykupieniu biletu, po to, ażeby dostać się na salę stosunkowo pustą, nie zostanie na tą salę wpuszczona cała masa gapowiczów. I tym samym taki teatr może, czy kino może zostać poddane ostracyzmowi i w tym momencie to, co w pierwszej instancji zaczyna się jako czysto psychologiczne koszty czy czysto psychologiczne braki użytecznościowe u pojedynczych klientów, którzy czują się traktowani w sposób niesprawiedliwy czy niewłaściwy, może się przekształcić w obiektywne koszty natury monetarnej i w tym momencie już nie możemy mieć jakiejkolwiek wątpliwości co do tego, że rywalizacyjność w tym kontekście jak najbardziej istnieje. To jest pierwsza rzecz, pierwsza słabość tego kryterium nierywalizacyjności. Natomiast drugie kryterium to jest kryterium związane z kwestiami kapitałowymi i z kwestiami powiązanymi z tematem, jakim jest rachunek ekonomiczny, o którym już parę słów zostało powiedzianych w poprzednich wykładach. Innymi słowy, nawet jeśli znowu byśmy zabawili się tutaj w adwokata diabła i przyjęli na potrzeby argumentu, że sama usługa, jaką jest możliwość uczestniczenia w seansie filmowym, jest rzeczywiście nierywalizacyjna w tym obiektywnym, fizycznym tego słowa znaczeniu, no to z całą pewnością nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że nierywalizacyjny jest kapitał, wszystkie te dobra kapitałowe, które zostały wykorzystane w celu zbudowania kina. I trzeba też pamiętać, że nawet wtedy, kiedy mówimy o nierywalizacyjności, to ta tak zwana nierywalizacyjność jest pojęciem ściśle kontekstowym. No bo jeśli mamy 100 miejsc na sali kinowej, powiedzmy, to możemy mówić, że ta nierywalizacyjność zamyka się w kontekście 100 miejsc. Natomiast jeśli ktoś będzie próbował 101 osobę wpuścić na tą salę, 102 i tak dalej, no to wtedy nastąpi tak zwany crowding effect, efekt przeludnienia, nadmiernego zagęszczenia.
I wtedy nawet w tym czysto fizycznym sensie jak najbardziej będziemy mieli tutaj do czynienia z rywalizacyjnością. I teraz pytanie brzmi, jak rozwiązać problem tej rywalizacyjności i czy w ogóle powinno się go rozwiązywać? No oczywiście jest banalny, zupełnie intuicyjny sposób na to, jak tą kwestię rozwiązać. No, można rozbudować kino, można rozbudować tą salę, można dobudować 100 kolejnych miejsc, prawda? Natomiast to nie jest istotnym pytaniem w tym kontekście, nie jest w jaki sposób rozwiązać kwestię rywalizacyjności, tylko istnieje w tym kontekście równie istotne pytanie, czy w ogóle powinno się je rozwiązywać. Natomiast odpowiedź na pytanie, czy powinno się w tym kontekście rozwiązywać kwestię rywalizacyjności, jest oczywiście podyktowana kwestiami rachunku ekonomicznego, czyli tego, czy rozbudowa sali kinowej jest opłacalna w świetle antycypowanych, ewentualnych dodatkowych zysków, jakie przedsiębiorca, właściciel kina byłby w stanie wygenerować właśnie decydując się na tego rodzaju rozbudowę. Ale tutaj od razu widzimy, że w momencie, kiedy przyjmujemy, że dobro rywalizacyjne to jest właśnie takie jeden z tych szczególnych typów dóbr, które powinny być gwoli ekonomicznej efektywności, tworzone nie na bazie wykorzystywania środków ekonomicznych, tylko na bazie wykorzystywania środków politycznych, no to oczywiście musimy sobie zdawać sprawę, że polityzacja produkcji dowolnego dobra odcina produkcję tego dobra od rachunku ekonomicznego i w związku z tym już w tym momencie nie przedsiębiorca, tylko jakiś państwowy menedżer, zastanawiając się, czy na przykład salę kinową rozbudować, czy nie, staje w obliczu pytania, na które nie jest w stanie udzielić sobie jakiejkolwiek ekonomicznie znaczącej odpowiedzi, bo jest oderwany od rachunku ekonomicznego i nie wie, czy powinien nie rozbudowywać tej sali, czy rozbudować ją o 100 kolejnych miejsc, czy o 50 kolejnych miejsc i tak. Nie wie, jakie są alternatywne zastosowania, czy koszty alternatywne wykorzystania tych czynników produkcji, przy pomocy której to rzekomo nierywalizacyjne dobro, jakim jest możliwość uczestniczenia w seansie kinowym, są i w związku z tym widzimy, że kwestia wykorzystania odpowiednich w tym kontekście środków kapitałowych, które są jak najbardziej rywalizacyjne, jest oderwana od rachunku ekonomicznego i w związku z tym stwarza problem, którego z ekonomicznego punktu widzenia, z punktu widzenia satysfakcjonowania suwerennych konsumentów, nie może zostać rozwiązany w jakikolwiek obiektywny sposób. Czyli to bym określił jako słabości tego neoklasycznego, głównonurtowego kryterium rywalizacyjności. Teraz chciałbym coś powiedzieć na temat słabości czy pewnych wątpliwości natury logicznej, jakie możemy wyrażać wobec tego kryterium, jakim jest niewykluczalność. Po pierwsze, musimy zdać sobie sprawę, że ktoś, kto twierdzi, że dane dobro generuje pozytywne efekty zewnętrzne i w związku z tym umożliwia tak zwanym gapowiczom korzystanie z niego, on tak naprawdę odrywa się od tego fundamentu zdrowej ekonomii, czy takiego zdrowego, zdroworozsądkowego, logicznego myślenia o ekonomii, jakim jest właśnie ten fundament prakseologiczny, czyli ten, który się wiąże z analizą logicznej struktury ludzkiego działania i z tym, jak poszczególne preferencje są demonstrowane przez podmioty działające w ramach konkretnych transakcji. Załóżmy, że ktoś przechodzi, no weźmy ten przykład tej obrony narodowej na przykład. I zwolennik teorii dóbr publicznych twierdzi, że to jest dobro niewykluczalne i wielu gapowiczów by z niego korzystało, gdyby ta tak zwana obrona narodowa nie była finansowana na drodze użycia środków politycznych. Ale teraz musimy zwrócić uwagę na to, że z tego rodzaju traktowaniem tych, znaczy trzeba zdać sobie sprawę z tego, że ten tak zwany gapowicz jest z definicji obojętny w swoim działaniu wobec istnienia tych tak zwanych dóbr niewykluczalnych.
On angażuje się w różnego rodzaju czynności w czasie swoich, prawda, codziennych aktywności, ale żadna z tych aktywności, ani żadna z tych czynności nie ma nic wspólnego z tym rzekomo niewykluczalnym dobrem, jakim jest obrona narodowa. I teraz ktoś, teoretyk dóbr publicznych, twierdzi, że on korzysta z tego dobra, pomimo że ani za nie nie płaci, ani w żaden sposób nawet nie demonstruje tej preferencji przychylnej jego istnieniu, ale na gruncie czysto prakseologicznym uprawnione są zupełnie inne również hipotezy związane z tym, jak ci rzekomi gapowicze traktują to dobro. Bo równie dobrze możemy sobie wyobrazić, że ten rzekomy gapowicz to jest pacyfista, który uważa, że istnienie arsenałów nuklearnych, czołgów i innych środków zbrojeniowych nie tylko nie zwiększa jego poczucia bezpieczeństwa, ale wręcz odwrotnie, zwiększa jego poczucie zagrożenia, bo on ma głęboką świadomość tego, że istnienie środków zadawania innym wielkoskalowej przemocy wzmacnia tendencję w kierunku przemocy, czyli przeciwnie, on się nie czuje broniony, tylko się czuje zagrożony. I ta hipoteza jest równie uprawniona na gruncie tego, jak on się zachowuje, to znaczy zupełnie obojętnie wobec tego rzekomego dobra niewykluczalnego, jak hipoteza, że on korzysta z niego i czerpie z niego bardzo konkretną i łatwo definiowalną korzyść, jaką jest większe poczucie bezpieczeństwa. Albo przypuśćmy, że jest to ktoś, kto... No jest to libertarianin, który ma bardzo pryncypialny stosunek do kwestii praw własności i on sprzeciwia się głęboko, zarówno ze względów ekonomicznych, jak i ze względów moralnych, zasadzie inicjacji agresji albo groźby agresji wobec jego praw własności. I w związku z tym jego użyteczność jest o wiele bardziej zmniejszona, znaczy na skali jego preferencji znacznie wyżej znajduje się taki stan rzeczy, w jakim jego prawa własności nie byłyby naruszane, niż taki stan rzeczy, w którym jego prawa własności zostały naruszone i w wyniku tego naruszenia zostały wyprodukowane pewnego rodzaju dobra określane mianem dóbr publicznych czy niewykluczalnych. Czyli trzeba sobie zdać sprawę, że na gruncie prakseologicznym tak zwane pojęcie pozytywnych efektów zewnętrznych jest pozbawione jakiejkolwiek logicznej treści. Ono jest oparte na jakiejś psychologicznej spekulacji, która jest równie uprawniona albo równie nieuprawniona, co innego typu psychologiczne spekulacje, na przykład psychologiczne spekulacje tego typu, jakie ja właśnie przed chwilą opisałem. To jest pierwszy problem z... Aha, no jeszcze możemy inną jeszcze psychologiczną spekulację wysnuć w tym kontekście. Musimy zdać sobie sprawę, że tak naprawdę możemy przyjąć, że wszystkie dobra, wszystkie usługi, czy może jeszcze szerzej kwestię ujmując, wszystkie obiekty mogą potencjalnie generować jakieś efekty zewnętrzne. I ekonomista, współczesny ekonomista austriacki, który bardzo ciekawie pisał na temat kwestii dóbr publicznych w kilku artykułach, których przeczytanie oczywiście polecam. Mam tutaj na myśli Waltera Blocka. Podał pewien bardzo interesujący, zabawny i obrazowy przykład. I on powiedział tak. Skąd wiemy na przykład, czy skarpety nie są dobrem publicznym? Przecież to, że ludzie noszą skarpety albo nie noszą skarpet, generuje istotne, pozytywne bądź negatywne efekty zewnętrzne. Na przykład jeśli ktoś nie nosi skarpet, to znacznie wzrasta zagrożenie tym, że on się przeziębi albo złapie jeszcze coś gorszego, na przykład zapalenie płuc i będzie prychał na innych i ich zarażał, co jest typowym negatywnym efektem zewnętrznym. Co gorsza, będzie sztucznie zawyżał popyt na usługi lekarskie i tym samym podnosił ich cenę, będzie generował kolejki u lekarzy. Nie daj Boże, może razić jeszcze czyjeś odczucia estetyczne, łażąc na bosaka. Może powiedzmy, jeśli będzie łaził po ulicach w czasie niepogody i potem nie będzie w stanie, prawda,
oczyścić stóp, będzie komuś błocił jego prywatną posesję. Także możemy sobie wyobrazić, że noszenie bądź nienoszenie skarpet generuje mnóstwo pozytywnych bądź negatywnych efektów zewnętrznych. I jeśli mamy być konsekwentni, to na gruncie tej głównonurtowej neoklasycznej teorii dóbr publicznych możemy uznać, że skarpety też się kwalifikują jako dobro publiczne czy niewykluczalne. No i w związku z tym produkcja skarpet też powinna być spolityzowana czy przeprowadzana przy użyciu środków politycznych, co wydaje się być mocno kontrintuicyjnym wnioskiem. Kolejna rzecz. Słyszeliśmy już w kilku wykładach poprzedzających mój parę słów na temat przedsiębiorczości i tego, co jest esencją przedsiębiorczości. Jeszcze szerzej to będzie omawiane w jutrzejszym wykładzie, ale myślę, że na potrzeby opisu tego argumentu, o którym chcę właśnie parę słów powiedzieć, można bardzo skrótowo nazwać to, co stanowi w myśl ekonomii austriackiej, ale nie tylko, esencję przedsiębiorczości. Esencją przedsiębiorczości jest przede wszystkim przewidywanie niepewnej przyszłości, ale również to, co Schumpeter nazwał inicjacją kreatywnej destrukcji, to znaczy wytwarzanie nowych dóbr i usług albo wytwarzanie nowych, skuteczniejszych metod tworzenia już istniejących dóbr i usług albo odnajdywanie nowych metod organizacyjnych, radzenia sobie z rozmaitymi trudnościami w zakresie wytwarzania dóbr i usług i tak dalej. I to jest bardzo istotne w kontekście mówienia o niewykluczalności tego czy innego dobra, bo jeśli bardzo poważnie zastanowimy się nad tym, co jest esencją przedsiębiorczości, czyli właśnie nie oglądania się na przeszłość, tylko patrzenie w przyszłość i jeszcze widzenie tej przyszłości w sposób bardziej klarowny i wyrazisty niż szary, przeciętny śmiertelnik, ktoś, kto nie aspiruje do miana skutecznego przedsiębiorcy, to musimy zdać sobie sprawę, że ta tak zwana niewykluczalność poszczególnych dóbr nie jest jakąś ich immanentną cechą. Nawet jeśli znowu przyjmiemy rolę adwokatów diabła i założymy, że rzeczywiście samo to pojęcie ma jakąś istotną wartość logiczną na tym gruncie prakseologicznym. Jeśli nawet to przyjmiemy, no to musimy zdać sobie sprawę, że no właśnie, nie jest to żadna cecha immanentna poszczególnych dóbr, tylko to jest pochodna talentów, umiejętności i pomysłów przedsiębiorców, którzy działają w obrębie danego społeczeństwa. Znowu mogę wrócić tutaj do przykładu kina i założyć, że mówimy tutaj o kinie na otwartym powietrzu. I teraz ktoś by mógł powiedzieć, że kino na otwartym powietrzu to jest właśnie dobro niewykluczalne, bo niezależnie od tego, czy ktoś uiści opłatę, czy nie, to będzie mógł zatrzymać się koło tego kina i oglądać, tak czy inaczej. Albo mamy tutaj znowu ten przykład z sygnałem radiowym, że każdy może się podłączyć i ten sygnał radiowy czy telewizyjny przechwycić i korzystać z niego niezależnie od tego, czy uiści opłatę. No oczywiście tak nie jest. To wszystko jest pochodną tego, czy przedsiębiorcy wypracują odpowiednie metody organizacyjne, odpowiednie warunki dla wytworzenia pewnego rodzaju rozwiązań technologicznych i tak dalej. W przypadku takiego kina na otwartym powietrzu to jest oczywiście kwestia znowu dokonania odpowiedniego rachunku ekonomicznego i obliczenia tego, czy w danych warunkach opłaca się na przykład to kino otoczyć murem na tyle wysokim, że nikt nie będzie w stanie, żaden gapowicz nie będzie w stanie oglądać filmu bez uiszczenia opłaty, nawet jeśli stanie na swoim samochodzie. A w przypadku sygnałów radiowych czy telewizyjnych, no to jest oczywiście kwestia znowu opracowania tego odpowiednio pod kątem technologicznym i wytworzenia jakichś ewentualnych odpowiednio skutecznych narzędzi zagłuszających i uniemożliwiających, czy kodujących i uniemożliwiających tym samym gapowiczowi korzystanie z tego dobra w momencie, kiedy on opłaty za nie nie uiści. W tym kontekście warto też wspomnieć o tym, co czasem bywa określane mianem dylematu efektów zewnętrznych. Bo oczywiście możemy sobie wyobrazić, że w tych sytuacjach, które przed chwilą opisałem, koszty wytworzenia tych
zabezpieczeń natury głównie technologicznej, które pozwolą przekształcić coś, co dotychczas było dobrem niewykluczalnym, w dobro jak najbardziej wykluczalne, będzie na tyle kosztowne, że nie będzie się w żaden sposób opłacało tego rodzaju rozwiązań wdrożyć, ale istnieje bardzo silne psychologiczne przypuszczenie, że w tych sytuacjach i w tych kontekstach i w tych scenariuszach, gdzie rzeczywiście wykluczenie gapowiczów będzie takie kosztowne, to te dodatkowe zyski, jakie przedsiębiorca będzie mógł wypracować wskutek ich wykluczenia, będą na tyle niewielkie, że on mimo wszystko nie będzie się przejmował tym, że ci gapowicze będą korzystać z tego dobra. I odwrotnie, jeśli zyski z wykluczenia gapowiczów są naprawdę istotne, są naprawdę znaczne, są naprawdę przeważające w kwestii tego, czy przedsiębiorca będzie mógł w dłuższej perspektywie utrzymywać produkcję tego czy innego dobra, no to wtedy nie ma żadnych powodów, żeby przypuszczać, że on nie będzie w stanie sfinansować tych wszystkich dodatkowych rozwiązań technologicznych czy zabezpieczeń, które będą służyły wykluczeniu gapowiczów. Więc tak czy inaczej, wydaje się tak, są dwa tak zwane rogi tego dylematu. Więc jeśli wykluczenie gapowiczów jest bardzo kosztowne, no to można przyjąć, że zyski wynikające z ich wykluczenia są stosunkowo niewielkie. Natomiast jeśli zyski z ich wykluczenia są naprawdę znaczne, zwłaszcza, że to jest strumień przyszłych przychodów, którym możemy rozpatrywać w perspektywie praktycznie nieskończonej, to jednorazowe wypracowanie tych rozwiązań, które umożliwią ich wykluczenie, nie wydaje się być w sposób wiarygodny na tyle kosztowny, że nie będzie się opłacało wdrożenie tego rodzaju rozwiązań. Więc to jest kolejna słabość tego kryterium niewykluczalności. Kolejna rzecz to jest to, że nawet jeśli by znowu przyjąć rolę adwokata diabła i założyć, że te wszystkie kwestie, które poruszyłem do tej pory, są nieistotne i rzeczywiście zgadzamy się z każdym punktem tej neoklasycznej, głównonurtowej teorii dóbr publicznych, przyjmujemy, że rzeczywiście istnieje coś takiego jak dobra niewykluczalne, to nawet wtedy, jeśli poważnie traktujemy kwestię subiektywizmu metodologicznego i tego, że zysk i strata są pojęciami subiektywnymi, ściśle powiązanymi z indywidualnymi skalami preferencji podmiotów gospodarczych, to wtedy nie jesteśmy w stanie w żaden sposób obiektywnie z trzecioosobowej perspektywy stwierdzić, że istnienie pewnej ilości tych tak zwanych dóbr publicznych finansowanych wbrew indywidualnym preferencjom, no bo przy pomocy środków politycznych, czyli implikujących przemoc i przymus, albo groźbę przemocy i przymusu wobec jednostek i ich indywidualnych preferencji i ich własności, no nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że istnienie pewnej ilości dóbr publicznych jest, obiektywnie rzecz biorąc, cenniejsze i ważniejsze z punktu widzenia suwerennego konsumenta niż istnienie mniejszej ilości dóbr prywatnych. Bo wiadomo, że z definicji wytworzenie pewnej ilości dóbr publicznych musi się odbywać wedle tej głównonurtowej, neoklasycznej teorii dóbr publicznych kosztem zmniejszenia ilości istniejących w danym społeczeństwie dóbr prywatnych. No i już ostatnia rzecz, o jakiej bym chciał powiedzieć w tym kontekście, to jest to, że tak naprawdę nie istnieją żadne logicznie ścisłe powody, żeby uważać, że ponownie, nawet jeśli się zgodzimy z tymi wszystkimi postulatami i z tymi wszystkimi cechami dóbr publicznych, jakie ta neoklasyczna teoria postuluje, to nie ma żadnego powodu, żeby przypuszczać, że większość ludzi będzie się chciała zachowywać jak gapowicze, albo że
że przedsiębiorcy, którzy mogliby wytwarzać tego rodzaju dobra publiczne, nie będą ich wytwarzali z tego względu, że nie będą w stanie wypracować takich rozwiązań, które pozwolą na powiązanie produkcji dóbr publicznych z produkcją dóbr prywatnych i nie będą na przykład starali się poprawić swojej pozycji rynkowej poprzez wypracowanie pewnej szczególnej reputacji, która ich odróżni od ich konkurentów. Reputacji polegającej na tym, że podczas gdy ich konkurenci zajmują się wyłącznie produkcją dóbr prywatnych, to oni zajmują się przy okazji produkcją dóbr publicznych. I tak samo polega to na założeniu, że pewne konkretne jednostki zawsze będą wolały zachowywać się jak gapowicze, czyli będą motywowani wyłącznie interesem własnym, ale interesem własnym rozumianym w bardzo wąski i taki siermiężny sposób, który jest często niejako wyszydzany poprzez używanie tego pejoratywnego określenia homo economicus, czyli ktoś, kto właśnie rozumuje tylko w kategoriach tych wąsko rozumianych zysków monetarnych, a nie będą takimi podmiotami, które będą miały szerszą, bardziej psychologicznie bogatszą koncepcję zysków i nie będą również gotowe wytwarzać na swój własny użytek pozytywnej reputacji czy wytwarzać wrażenia, że są to osoby zatroskane o dobro wspólnoty i tym samym nie będą dobrowolnie uczestniczyły w finansowaniu tych dóbr publicznych, nawet jeśli jakaś tam inna część danej społeczności będzie się zachowywała w ten gapowiczowski sposób postulowany przez teorię dóbr publicznych. Dobrze, myślę, że to w zasadzie wszystko, co chciałbym powiedzieć w kwestii potencjalnych słabości i teorii dóbr publicznych i wątpliwości, które można pod jej adresem wysunąć w świetle tych konkretnych elementów ściśle powiązanych z dorobkiem intelektualnym szkoły austriackiej, takich jak właśnie subiektywizm metodologiczny, przykładanie wagi do analizy procesów produkcyjnych w wymiarze czasowym, no i ta bardzo istotna rola przedsiębiorcy w zakresie bycia siłą napędową procesu rynkowego, no i zmieniania zastanego stanu rzeczy w kierunku stanu rzeczy, który umożliwia coraz to skuteczniejsze wytwarzanie dóbr i usług, nawet w warunkach ku temu niesprzyjających. Także dziękuję za uwagę i zapraszam do zadawania pytań. A to jest kwestia wyłącznie intuicji, czy to jest kwestia jakiegoś konkretnego zarzutu natury logicznej czy dedukcyjnej? Znaczy tak ciężko jest... Aha, wyobrazić sobie, tak? Znaczy myślę, że to jest bardzo, bardzo szeroki temat. Na ten temat można by wiele mówić, mnóstwo książek na ten temat powstało. Kilka może takich ogólnych uwag. Jest taki ciekawy artykuł Alfreda Kuzana, tak on się bodajże nazywa, i tytuł tego artykułu brzmi Can we ever get out of anarchy? Czyli czy jest możliwa w ogóle ucieczka ze stanu anarchii? I on tam mówi nie. Słucham? Did we ever get out? Did we ever get out? W każdym razie kwestia brzmi tak. Czy jesteśmy w ogóle w stanie uciec ze stanu anarchii? I on odpowiada nie, nie jesteśmy w stanie. Kwestia brzmi wyłącznie tak. Jaką anarchię wolimy? Czy wolimy anarchię rynkową?
która, gdzie rynek pełni rolę jakiegoś mechanizmu porządkującego tą anarchię, czy i w tym momencie mamy do czynienia z anarchią uporządkowaną, czy mamy do czynienia z anarchią polityczną, czyli z anarchią wysoce chaotyczną. I on tam przytacza dwa, moim zdaniem, bardzo intuicyjne przykłady. On po pierwsze mówi, że tak naprawdę w skali międzynarodowej świat znajduje się w stanie anarchii politycznej właśnie. Nie ma żadnego rządu światowego, który reguluje konflikty pomiędzy zwaśnionymi krajami czy zwaśnionymi politykami reprezentującymi ten czy inny kraj. I oni muszą rozstrzygnąć swoje spory na drodze negocjacji, na drodze dyplomacji albo na drodze wojny, no ale wojna już implikuje eksternalizację kosztów. Natomiast w przypadku, dajmy na to, prywatnych policji czy prywatnych agencji ochroniarskich do eksternalizacji kosztów drogą przemocową nie może dojść, no bo od tego zależy ich reputacja. Jeśli klienci wykupują usługę w agencji ochroniarskiej, a agencja ochroniarska następnego dnia zamienia się w Ala Capone i zaczyna działać w sposób zgoła inny, no to traci reputację w sposób, w jaki niestety politycznie sterowane armie reputacji nie są w stanie utracić. W związku z tym Kuzan twierdzi w tym artykule, że taka anarchia rynkowa, a nie anarchia polityczna jest nie tylko znacznie bardziej uporządkowana, no ale też jest znacznie bardziej pokojowa właśnie z tego względu, że sprawia, iż użycie agresji staje się znacznie bardziej kosztowne. To jest pierwszy przykład. A drugi przykład to też twierdzi, że tak naprawdę każdy kraj jest w stanie takiej wewnętrznej anarchii politycznej, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z systemem demokratycznym, czy w którym występuje trójpodział władzy, czy ogólnie rozczłonkowanie władzy. No to poszczególne organa tej władzy wobec siebie też się jak najbardziej znajdują w stanie anarchii. Nikt nie jest w stanie wymusić sprawnego funkcjonowania tych systemów czy aparatów politycznych. Oni też między sobą się muszą dogadywać i tym mechanizmem koordynującym ich dogadywanie się jest nic innego jak pewna świadomość tego, że z ich punktu widzenia lepsze będzie, że oni się dogadają, niż sytuacja, w której dogadać się nie będą w stanie i w związku z tym utracą legitymację społeczną i tak dalej. W związku z tym odpowiednie pytanie nie brzmi, czy my wolimy anarchię czy porządek, tylko jaką anarchię wolimy i która z tych anarchii będzie bardziej uporządkowana. No i na bazie tych argumentów natury ekonomicznej nie twierdzę, że one cokolwiek przesądzają, bo to jest bardzo ciekawy temat, który jest cały czas otwarty, ale przynajmniej sugerują, że właśnie wykorzystywanie środków ekonomicznych porządkuje w znacznie większym stopniu anarchię tam, gdzie ona jest obecna, a jest obecna wszędzie, niż wykorzystywanie tych środków przemocowych. Ale tak zupełnie na marginesie jeszcze a propos prywatnych ulic, no to najczęściej się tutaj podaje analogię do prywatnych przestrzeni sklepowych. Nikt nie musi płacić za to, że wykorzystuje prywatną przestrzeń sklepową, albo w wielu przypadkach nawet to, że wejdzie na prywatny dziedziniec jakiegoś osiedla, bo po prostu to jest obecność sama, czy możliwość przemieszczenia się pewną przestrzenią jest powiązana z możliwością korzystania z innych dóbr, które już z kolei są płatne. I większość tych, którzy wykorzystują to dobro, jakim jest bytność na jakimś obszarze, czy przemieszczanie się jakimś obszarem, korzysta również z tego istotniejszego dobra, jakim jest wykupywanie pewnych usług dodatkowych. No i to jakoś sprawia, że nie ma prawdopodobnie żadnego sklepu sprawnie funkcjonującego na świecie, który by kazał płacić za samą możliwość obejrzenia sobie tego, co się znajduje na latach sklepowych, prawda? Więc oczywiście, o ile może wyobraźnia się buntować przeciwko takim rozwiązaniom w momencie, kiedy nikt nie skonfrontował się nigdy z logiczną analizą tych kwestii w tym wymiarze, który ja tutaj opisałem, to nie wydaje mi się, żeby to było przesądzające w tej kwestii. Warto się przynajmniej nad tym zastanowić i zgłębić. W centrum wielkiego miasta, to jakby to wyglądało? W centrum wielkiego miasta? Tak, przy czym znowu
istotne jest, żeby w tym kontekście nie bawić się w przewidywanie przyszłości drobiazgowe, no bo w momencie, kiedy my się bawimy w takie drobiazgowe przewidywanie przyszłości, to my od razu przyjmujemy perspektywę centralnego planisty, który uważa, że wie lepiej, jak to będzie wyglądało, niż ogół przedsiębiorców, którzy by w sytuacji pewnej aprobaty społecznej, a po prostu w tym momencie przedsiębiorcy tego nie robią, bo wiedzą, że absolutnie nie ma aprobaty społecznej dla tego rodzaju rozwiązań, ale gdyby ona zaistniała, no to jeśli przyjmujemy tą pokorną perspektywę, która nam każe sugerować, że my nie wiemy lepiej niż ogół przedsiębiorców wyspecjalizowanych w zakresie świadczenia tych usług, no to my nie jesteśmy w stanie z góry powiedzieć, że byłoby coś bardzo trudnego do wyobrażenia sobie, czy wręcz logicznie niemożliwego w funkcjonowaniu takich właśnie rozwiązań, no bo przecież już nawet dzisiaj istnieją miasta czarterowe, czy pewne obszary, które pierwotnie istniały jako właśnie miasta czarterowe, czy specjalne strefy ekonomiczne oddane pod działanie rozmaitych przedsiębiorców, którzy tam wdrażali swoje obszary. No i zawsze te obszary, te miasta czarterowe, te specjalne strefy ekonomiczne no, wytwarzały dobrobyt ogromny, zupełnie nieporównywalny i niewyobrażalny w porównaniu z tymi otaczającymi je obszarami. Nawiasem mówiąc, jeśli chodzi o kwestię tego, jak by to wyglądało w kwestii transportu, dróg i tak dalej, no to znowu się muszę powołać na Waltera Blocka, który napisał książkę na temat prywatyzacji dróg, liczącą kilkaset stron. To jest kompilacja kilkunastu czy kilkudziesięciu artykułów, które on na ten temat opisał i jeśli jest pan zainteresowany tym tematem, to bym polecał przeczytać i skonfrontować swoje zastrzeżenia z tymi rozwiązaniami, które on tam postuluje. No to wiele jest rozwiązań takich, które intuicyjnie nawet sobie możemy wyobrazić. Znowu łączenie rozmaitych dóbr, czyli na przykład darmowe możliwość poruszania się, ale jednocześnie przedsiębiorca czerpie zyski w wyniku tego, że przy ulicy znajdują się billboardy czy reklamy. Albo czerpie opłaty wyłącznie z tego, że płacą mu mieszkańcy tej ulicy, a niekoniecznie ci, którzy się ulicą przemieszczają. Albo możemy sobie wyobrazić, że tak jak istnieje obecnie zintegrowany system płatności kartami kredytowymi, no to przedsiębiorcy tworzą zintegrowany system, w ramach którego na samochody przyczepia się czytniki, które zliczają przebyte kilometry, no i następnie wysyłają rachunek. Jeśli ktoś rachunku nie zapłaci, no to trafia na czarną listę i staje się de facto przestępcą. No, wiele sobie można wyobrazić z jednej strony, a z drugiej strony trudno przyjąć, znaczy ta pewnego rodzaju metodologiczna skromność nakazywałaby nam jednak chyba przyjęcie, że my nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tego lepiej niż ogół przedsiębiorców, którzy by chcieli na tym zarobić. Tak bym odpowiedział. A propos tych prywatnych miast specjalnych i specjalnych stref ekonomicznych, to jak ocenia pan to, co się dzieje obecnie w Hondurasie? Słyszałem o tym, że tam tak zwany projekt EZ, znaczy taki specjalny i stref ekonomicznych, które tam wolne gospodarcze posunięto wiele dalej w innych tego typu strefach. I czy mógłby pan przybliżyć ten temat, czy wie pan coś więcej i jak pan to ocenia? Ja nie śledziłem kwestii Hondurasu, więc ciężko mi ocenić. No tak coś czytałem, że to ktoś ogłosił, że to jest niekonstytucyjne. Ale to już jakiś czas temu było, nie wiem, czy od tamtego czasu coś się podobało. Wszystkiego wycofał, bo uznał, że te rozwiązania, które są wprowadzane, są zbyt jednostronne, tam był jakiś konflikt, no i jak on się wycofał, to de facto międzynarodowe poparcie osłabło do tego projektu i potem sąd nad najwyższy na dodatek stwierdził rzecz faktyczną, czyli specjalna strefa ekonomiczna, która wyłącza działanie konstytucji w Hondurasie, jest nielegalna. Tak, no więc jeśli zakładamy, że konstytucje w jakiś tam sposób wyrażają przekonania społeczeństwa zamieszkującego dany obszar, no to można powiedzieć, że brak aprobaty społecznej tego, o czym tutaj mówiłem, jest jak gdyby warunkiem. Jeśli ktoś będzie uważał próbę dokonywania tego rodzaju eksperymentów przedsiębiorczych za kolonializm, no to trudno sobie wyobrażać, że one zaistnieją. Więc to jest przede wszystkim kwestia aprobaty społecznej, przede wszystkim kwestia takiego, a nie innego ukształtowania idei, o czym pisał i Mises, i Hume, i na przykład wczesny liberał francuski Étienne de la Boétie w tekście
który w angielskim tłumaczeniu się bodajże nazywa Discourse on Voluntary Servitude. Też bardzo ciekawa lektura, która taka quasi socjologiczna, która opisuje zależności pomiędzy aprobatą społeczną, a tym, na co sobie mogą pozwalać ci, którzy kontrolują środki polityczne, a na co nie mogą. Zakładając hipotetyczną sytuację, stoi gdzieś w centrum miasta pomnik, załóżmy, Bolesława Leśmiana. I tutaj pojawia się, czy to jest dobre, nierywalizacyjne. No, każdy przechadzający obok może sobie oglądać się, przyjrzeć. Czy jest to dobre, niewykluczalne? No, myślę, że tysiące osób mogą sobie stanąć dookoła i mogą oglądać. A czy prywatny przedsiębiorca będzie chciał się podjąć przejęcia tego pomnika? To też ciężko mi to sobie wyobrazić, czy mógłby wygenerować jakieś zyski z tego. To znaczy, no i jeśli odłożymy na bok te wszystkie zastrzeżenia czepialskie, które ja opisałem w swoim wykładzie, to tak, możemy to uznać za dobro publiczne, tak samo jak to kino na otwartym powietrzu. Teoretycznie w świetle tej teorii można uznać za dobro publiczne, czyli nierywalizacyjne i niewykluczalne, więc tak. Natomiast w kwestii tego, czy prywatny przedsiębiorca by się podjął, jak rozumiem, konserwacji tego pomnika, nie widzę żadnych przeciwwskazań i przeszkód na tej drodze. No to tak mi się od razu kojarzy w tym kontekście galeria, Wrocławska Galeria Arkady, która jest wypełniona dziełami Salwadora Dali. I oczywiście są one konserwowane, właściciele galerii dbają o nie z tego względu, że w ramach takiego bardzo prostego przedsiębiorczego rozwiązania, no, możliwość oglądania tych dzieł czy bytności w tej przestrzeni, w której te dzieła się znajdują, jest połączona z możliwością zaopatrywania się w inne dobra i usługi, które generują zysk dla przedsiębiorcy. Człowiek nie jest homo economicus. No właśnie, tak. Ja to, niektórzy tak zakładają automatycznie, ale niektórzy czerpią psychiczną przyjemność właśnie z istnienia takiego pomnika i jeśli zbiorą odpowiednią ilość osób, które są skłonne razem się zrzucić na taki pomnik i go postawić, to się zrobią bez względu na to, czy to będzie wywołać fizyczny, czy nie. No jak najbardziej. No ja poruszałem, jeśli zdaje się, w jednym z punktów kwestię tego, że to... Aha, że to tak, że to z góry istnieje tutaj w tym kontekście założenie, że jesteśmy homo economicusami, czyli motywuje nas interes własny i to rozumiany w takim bardzo wąski, siermiężny, prymitywny sposób. Ale to jest, mówię, no to jest czysto psychologiczna spekulacja, niczym nie podparta, no bo wiadomo, że istnieje prywatna filantropia, istnieją różnego rodzaju względy estetyczne motywujące ludzi, istnieje pojęcie kantowskiego obowiązku, które motywuje niektórych, istnieją względy religijne, które motywują wiele osób i w związku z tym istnieje ogromna gama potencjalnych, rozmaitych motywacji i nie ma żadnego powodu, żeby zakładać, że taka bardzo siermiężnie rozumiana homo economicusowska motywacja jest jedyną. Więc może nawet rzeczywiście nie musiałaby tutaj wchodzić w ten proces utrzymywania tego rodzaju dóbr kwestia konieczności opracowywania jakichś wyrafinowanych rozwiązań przedsiębiorczych, tylko po prostu byłaby to wolna decyzja wolnych ludzi, których nie interesuje to, czy ktoś inny jako Gapowicz będzie mógł z danego dobra korzystać. Dziękuję za interesujące pytania.